Zima będzie naprawdę ekscytująca dla Telewizji Polskiej i myślę, że to jest w ogóle tak, jeszcze przed tym jak powiem, co to będzie, myślę, że to jest taki wyjątkowy czas tak naprawdę, bo rzeczywiście więcej czasu spędzamy w domu. Przynajmniej ja tak mam, że rzeczywiście ten telewizor i telewizja jest tak ważna wieczorami, ponieważ nie chce się wychodzić na zewnątrz, bo jest zimno, więc bardzo to jest dla mnie wielki zaszczyt, że będę mogła gościć w domach właśnie Polaków. Razem z programem The Voice Kids współprowadzę ten program z Tomaszem Kamelem. Ludzie widzą, co się tutaj dzieje i podejmują odważne decyzje, żeby oddać nam swoje utalentowane dzieci. I tych utalentowanych dzieci z programu na program przybywa. Mało tego, dzięki temu, że ktoś ogląda program, odkrywa w sobie ten wielki talent i rusza do boju. Będzie super. Na miłość, na głęboką przyjaźń nigdy nie jest za późno, na odkrycie siebie, na zrzucenie balastu, odcięcie się od przeszłości nigdy nie jest za późno, na upomnienie się o pasję nigdy nie jest za późno. Dlatego to są najjaśniejsze punkty, bo oni w tych programach błyszczą, jaśnieją, stają się młodsi, stają się wspaniali, stają się najlepszą wersją siebie, jak pod wpływem miłości i zakochania. My jesteśmy otwarci na miłość, nawet jeśli nie była ona w programie, to na pewno wkrótce przyjdzie. 12 nas było, nie? I tak. Myślę, że cała 12 była wesoła i jest wesoła i żyjemy. Ja właśnie chciałam podziękować moim kolegom, koleżankom, moim współpracownikom, którzy się nami opiekowali. Ja po prostu jestem inną osobą. Seniorzy są różni. Jedni są rock'n'rollowcami, bo ludzie myślą, że rock'n'roll to jest na mało lat w jakichś dziwnych skórach. A to jest, że rock'n'roll ma więcej jak 60 lat już ma. No, to już starszy jest od niektórych. Ja się urodziłem i już jako sesek mogłem słuchać rock'n'rolla, gdyby nie było komuny wtedy. Te wszystkie pozycje, o których mówiliśmy dzisiaj, to wszystko, co pokazywaliśmy, to jednak pokazuje, że Telewizja Polska celuje w różnorakiego widza, w emocje, w dobrą zabawę, w dobrą rozrywkę, a też wzruszenia. Więc myślę, że ten temat miłosno-muzyczny będzie na pewno się przewijał przez zimową ofertę. Warto pomyśleć o zimie w kategoriach nowego, pełnego sezonu ramówkowego i myślę, że jest to wyzwanie dla konkurencji, ale ja od dawna o tym myślałem, a tym razem udało się już skompletować kilka nowych programów rozrywkowych, sezonów, kilka nowych seriali. Oczywiście nie można przeżyźnić, bo się wpadnie w klęskę urodzaju. Jak się dostarczy za dużo zbyt nowego kontentu, to ludzie do capacity jest ograniczone. Ograniczona ludzkiej pojemności, zdolności oglądania, więc też nie można z tym przesadzić. Dlatego ta ramówka nie była pełna, była dosyć skromna, kameralna, taka na 180 osób, a nie na 400 jak zazwyczaj. I tych propozycji jest oczywiście mniej niż w ramówkach jesiennych czy wiosennych, ale jednak znacząco na tyle, żeby mówić o odrębnym sezonie ramówkowym.